jest miejsce przede wszystkim naszego zamieszkania, tak? Czyli mieszkamy tutaj już od 20 lat. Przeprowadziliśmy się z Wrocławia w roku 90. I to jest miejsce, które wybraliśmy sobie, w którym się zakochaliśmy. A cała reszta, czyli łącznie z naszą twórczością artystyczną, to była jakby dalsza część naszych tutaj działań, bo na początku chcieliśmy koniecznie tutaj mieszkać, a jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co będziemy robić, tak? Czym będziemy się zajmować zawodowo. O artystycznej twórczości nawet nie wspomnę, bo chociaż już zajmowaliśmy się sztuką jako taką, bo z Agatą chodziliśmy do Liceum Plastycznego we Wrocławiu, potem Agata kończyła Akademię, no właściwie Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, nie Akademię. Ja kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. I na pewno wiedzieliśmy, że coś tu będziemy robić, tak, artystycznego, ale jeszcze nie wiedzieliśmy co. W fazie zajmowaliśmy się przede wszystkim remontem domu i organizacją życia tutaj. Znalazłem pracę w szkole, w której pracuję do dzisiaj, w szkole podstawowej. Nauczam historii, między innymi plastyki, edukacji regionalnej i paru jeszcze innych rzeczy uczyłem w międzyczasie. No, Agata zajmuje się właściwie oprócz sprawami związanymi z domem, ogrodem, no to oczywiście też artystyczną działalnością, przede wszystkim ceramika, ale nie tylko, bo robi też malarstwo, rysunki, grafiki. Ja udzielam się artystycznie trochę mniej, ze względu na to, że zawodowo pracuję gdzie indziej. No i też zajmuję się właściwie grafiką, malarstwem, trochę fotografuję i to jest nasze główne jakby, główne dziedziny sztuki, którymi się zajmujemy. Jak nazwać styl, no od tego są krytycy, nie? Sztuki, którzy to analizują. No jest to pewna jakaś forma, no, wyrażania własnych emocji przede wszystkim. Trudno jest nam to nazwać, bo myślę, że Agata robi troszkę inne rzeczy niż ja. Ona bardziej takie formy abstrakcyjne. Jak zwróciliście uwagę na pewno, że tam się powtarzają te motywy spiralne. Taka forma, no, dosyć z jednej strony prosta, a z drugiej strony dająca dużo możliwości wszelkich. To, co ja robię, to jest bardziej takie połączenie trochę abstrakcji, trochę malarstwa realistycznego, jakiegoś symbolicznego, powiedzmy. Także z jednej strony są tam elementy jakieś wspólne, no, wedle zasady, kto z kim przystaje, takim się staje, ale też jakby mamy osobne działki, tak, że ja na przykład w ogóle się nie zajmuję ceramiką, tak. Jakoś nigdy nie miałem ciągu w tą stronę. To jest na przykład podstawa pracy Agaty, no, przede wszystkim właśnie ceramika. Formy ceramiczne takie wolno stojące i na kaflach malowane i łączenie różnych materiałów z łupkiem, który tutaj występował jako materiał pokrycia dachu, z drewnem. Wszelkie możliwe warianty tutaj Agata stosuje i próbuje zastosować, czasami z bardzo fajnym, ciekawym efektem. Udało nam się połączyć nawet ceramikę z fotografią, co dla niektórych wydaje się to niemożliwe. To nie jest tak, że się siada i wymyśla, nie? No coś tam człowiekowi chodzi po głowie, coś się podoba, coś się nie podoba. Najczęściej łatwiej jest powiedzieć, czego by się nie chciało robić, niż to, co by się chciało. No i w miarę jak podejmuje się jakieś działania, to się jakoś tam krystalizuje, tak? I przybiera jakąś tam formę końcową. Mniej więcej to tak wygląda. Przede wszystkim ceramika, więc no, te wszystkie sprawy technologiczne związane z piecem elektrycznym, tak, w którym to się wszystko wypala, z użyciem wszelkich materiałów, które w ceramice się stosuje, czyli różnego rodzaju glin, szklif, temperatur wszelkich, które powodują, że się uzyskuje takie lub inne efekty. Więc jest to też taka praca często fizyczna dosyć i związana też z
całym procesem technologicznym, tak, żeby osiągnąć jakąś tam temperaturę pożądaną, żeby to nie było za wysoko wypalone, za słabo wypalone i tak dalej. Więc jest to trochę przy tym zabawy. Przy innych technikach, no, czy to malarstwo, czy grafika, jest to troszeczkę łatwiejsze i prostsze, także. Ale tak jak mówię, no, stosujemy, nie jesteśmy tam jakoś ortodoksyjnie przywiązani do jakiejś konkretnej techniki, tylko łączymy i malarstwo olejne z akrylem i, tak jak mówię, ceramikę z fotografią, łączymy różnego rodzaju materiały, także w zależności od tego, co tam nam przyjdzie do głowy w danym momencie i jakie są możliwości dostępu do tych materiałów, tak, bo to też jest istotne. Co się z nimi dzieje? One tutaj są prezentowane przede wszystkim, bo oczywiście bierzemy udział w różnych wystawach, kiedyś chyba nawet częściej niż teraz, ale zauważyliśmy, że i dlatego też powstała tutaj nasza galeria Kozia Szyja, zauważyliśmy, że jakby zmienił się też sposób odbierania sztuki, jeśli chodzi o nas, ze względu na miejsce, w którym mieszkamy, tak? To może trochę brzmi pokrętnie, ale zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Często jest tak, że ludzie chcą sobie też pogadać z twórcą, nie? Z artystą, najlepiej w miejscu, w którym on tworzy, nie? Więc po jakimś czasie, po iluś tu latach mieszkania, zauważyliśmy, że ludzie chętniej przychodzą do nas, niż oglądają nasze prace gdzieś tam. Przyjdą, napiją się herbatki, napiją się kawki, posiedzą, pogadają z nami często bez związku z tym, co robimy artystycznie, tak po prostu. Czasami coś kupią, czasami nie. Ale widać, że ten kontakt taki bezpośredni jakby z osobą, która jakieś tam dzieło wyprodukowała, jest dla odbiorcy, dla ludzi, którzy tutaj się zjawiają, dosyć istotne. Także zadają sobie trud i przyjeżdżają tutaj, jak sami wiecie, nie jest tu łatwo trafić, także mieszkamy prawie w lesie, więc ta nasza galeria jest trochę taka specyficzna, nie? Bo ona od ludzi, można powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że no, mieszkamy w terenie turystycznym, więc gości turystycznych jest dosyć dużo tutaj w okolicy, więc między innymi występujemy jako atrakcja turystyczna lokalna, i tam sobie przyjeżdżają, gadają z nami i odjeżdżają. Czasami coś zabiorą, czasami nie. Zdarza się, że ktoś ma jakąś wizję, nie? Której nie potrafi zrealizować i sobie wymyśla, że może my ją zrobimy. Ale to się zdarza dosyć rzadko, muszę powiedzieć. To nie jest jakiś częsty przypadek. Najczęściej jest tak, że jednak wybierają sobie ludzie z tego, co mamy, a czasami nie wybierają, bo są też tacy, którzy no jakby mają inne oczekiwania i jakby z innym wyobrażeniem tego, co tutaj zostaną. Przyjeżdżają i nie znajdują nic dla siebie, ale z reguły jest tak, że powiedzmy 80% osób, które się zjawia, to uważa, że to, co robimy, jest fajne i im się podoba, nie, chociaż nie zawsze ze sobą coś zabierają z powrotem, bo albo im nie pasuje tam do wystroju wnętrza, albo mają jakąś tam inną koncepcję. Ja nie rozumiem w ogóle tych, co się sprzedaje, a co się nie sprzedaje, bo czasami jest tak, że wydaje nam się na przykład, że to się powinno podobać, nie? I to leży i leży i leży i nikt się tym nie interesuje, a po iluś latach zdarza nam się, że jakieś dzieło, czy przedmiot, czy która gata zrobi ceramiczny, czy jakaś rzeźba, czy forma nawet użytkowa, czy jakiś obraz wisi tu 15 lat i jakoś nikt nie zwraca uwagi, nagle przychodzi ktoś i mówi, że właśnie to, że tylko to i nic więcej go nie interesuje. Nie? Ostatnio mieliśmy nawet przypadek, że Agata sprzedała, zrobiła jakiś taki wazon, który nikt się nie interesował i on sobie stał, po prostu kwiatki jakieś tam były, nie? Nagle ktoś wpadł do galerii i tylko ten wazon go interesował, tak? Także zabrał wazon z kwiatkami. nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są ludzkie gusta i co ludźmi kieruje, że wybierają coś takiego albo coś innego, pojęcia niezielonego nie mam. Nie wiem, przestałem się nawet na tym zastanawiać, po prostu robimy to, co nam się podoba, co sprawia nam frajdę i jakąś tam satysfakcję.
jeśli spodoba się komuś innemu, to super. Nie? A jak nie, to trudno, poczeka następne 15 lat. Czasami sami jesteśmy zaskoczeni jakby tym, jakie emocje w związku z tym, co robimy, u ludzi się wzbudzają w kontakcie z tym dziełem, powiedzmy, tak? Czasami przedziwne, ludzie historię opowiadają, z czym im się to kojarzy, albo jakie mają wrażenia, albo jakie uczucia dzieło wzbudza w odbiorcy. Czasami bardzo to jest zaskakujące, muszę powiedzieć. I bardzo ciekawe, też takie budujące dla nas i twórcze w pewnym sensie, bo okazuje się, że nie zawsze to, co myślimy, że zawarliśmy w dziele, jest czytane właśnie w ten sposób. Nie? Czyli to jakby są wiele płaszczyzn i wiele poziomów odczytywania i wiele możliwości. I to jest bardzo ciekawe i fajne też, bo uczymy się nie tylko jakby my dajemy odbiorcom coś od siebie, ale też i oni nas budują i uczą nas i uczymy się od nich różnych spojrzeń interesujących.